dobra, panowie, opowiedzcie nam coś o tym ośrodku. Ile tu jest w ogóle boisk, co tu macie do dyspozycji, do zabawy? No 6000 metrów kwadratowych. Własność miasta. No i tyle, no. Głównie korzystamy tutaj z tego boiska. Później jak jest, przychodzi zima, to przechodzimy na tamte albo na tamte. Tam często trenują po kontuzji, jak wychodzą zawodnicy. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to wiesz co? Success is temporary, loyalty is forever. I mówiłeś, że nie tylko my to zauważyliśmy. No tak, no, wiadomo, że były wrzutki w ten temat. Ja uważam, że trzeba być lojalnym do pracodawcy przede wszystkim, tak? Jeżeli masz pracodawcę, który gdzieś tam płaci ci pieniądze, musisz być lojalny wobec niego, tak? No i z tego się wywiązuje. Ale mówiłeś nam o tym, że tak jak w mediach społecznościowych, albo jak ustaliliśmy, aspołecznościowych, tak. Działo się dużo, tak w realu takich negatywnych incydentów było, jak kot napłakał. Mówmy się, jestem tutaj przez ponad rok, no to miałem dwie jakieś może tam pół zaczepki gdzieś tam z auta i gdzieś tam 200 metrów dalej stało, coś krzyknął i to było tyle, nie? Ale w mediach... I tu faktycznie... z balkonu jeden, tak? Bo ta, tobie też wysyłało to... i dużo wiadomości, nie? Ale gdzieś tam w mediach faktycznie no, było w tysiącach. No. Ośrodek nie jest nowy, ale to jest jakby pełna świadomość tego, że nie jest nowy wśród ludzi, którzy nawet zarządzają klubem, prawda? Tak, no tutaj przychodziłem i mieli w planie gdzieś tam w innym miejscu zrobić jakiś nowoczesny ośrodek. Ale z tego, co mówią, są przywiązani tutaj do tego miejsca, jest jakaś tradycja. Zresztą widziałeś kiedyś ośrodek treningowy między takim osiedlem? Tak, gdzieś ma to swój urok. Polscy by stawiali pot od razu, żeby... Tak. No tutaj pełen luz i tyle. Ma to swój urok i myślę, że... Ja bym nie chciał takiego super nowego, mi się tu podoba. Bo klimat jest, no nie? No tak, my zupełnie dzisiaj inaczej przyjeżdżasz, no. W ogóle nie masz... Masz poczucie, że przyjeżdżasz sobie do fajnej kamienicy, wchodzisz sobie i tyle, no artystycznie, nie? To nie wygląda ekskluzywnie z tej perspektywy, prawda? Oczywiście, że nie, no. Nie wygląda dobrze, ale myślę, że ten budynek jest nawet starszy od was, więc no... Nawet od was jest starszy. Nawet od tych dinozaurów. Tak. Nawet od tych dinozaurów. Jest fajnie, bo tutaj jest akademia, która ma swoje szatnie, ma swoje biura, a trenują sobie gdzieś tam jest kilka boisk sztucznych, naturalne. My przyszliśmy sobie tutaj po prostu z ulicy. Tak. Nikt nas nawet nie zapytał. Co robimy, no bo w Danii jest takie, taki klimat, taki wiesz, ludzie zazwyczaj są otwarci to jest. Nie mają poczucia, że ktoś chce zrobić coś złego albo coś niezgodnego. No, myślę, że raczej mają taki dobry belief w ludzi, że będzie okej, okay, tak, że nikt nie chce tak, nic. Przyzwyczaiłem się już jakby do tej organizacji, do tego spokoju, że ciężko mi wejść w chaos z powrotem. Jak tam byłem w Turcji, gdzie tam wpadłem w ten cały wir jeszcze koronowy, no to... Troszkę miałem problem z odkręceniem się, nie? Potrzebowałem trochę czasu, żeby sobie to poukładać, nie? Także jak tutaj przyjechałem i znowu było wszystko poukładane, no to taka ulga, nie? I od razu znowu zaczęło wpadać. Znowu tak, zaczęło wpadać. To co, idziemy zobaczyć tamten? Siłownię. Ten hangar. W związku z tym, że można sobie tak wejść z ulicy, to każdy trening jest otwarty i każdy sobie można oglądać, często tak? Są ludzie, prawie zawsze są jacyś ludzie, którzy oglądają, no. Ale... Nawet na przedmeczowych treningach są normalni ludzie. A jaka jest wasza perspektywa? No bo często trenerzy mówią, no jak, no musimy zamknąć trening. No ale przecież każdy wie, jak my będziemy grali w Danii. Nie ma nic do ukrycia, bo to mamy dominować przeciwnika, mieć piłkę i to co oni się dowiedzą z tego treningu, no. A to, że tam sobie zobaczy... Ale uważasz, że to jest właśnie przesada, to co czasem trenerzy mówią, że to A to, że tam sobie ktoś zobaczy, jak jednego rożnego wybijamy, no co z tego, będziemy mieli 10 meczów albo 15, no to jak... Jeżeli go dobrze rozegrasz, to mogą sobie podglądać, nie? Gdzieś tam i tu wejście do katakumb. O, a tu jest. O, a to jest spoko. No, także, a to już jest takie, że tu się jest pochwalić czymś. Tak jest, no. No i tyle, no. A tu jest się czym pochwalić. A ty chyba za często nie zaglądacie, co? Jest. Codziennie. Co, jesteśmy codziennie tutaj. Tak? Hop. A bo tu jeszcze jakieś Hej. Jakaś siatka nóżka czy coś? Czy to tak? Przed treningiem zawsze jest jakaś siatka nóżka, jakieś tam przygotowanie do treningu. Gdzieś tam dzieci uczą się grać w tenisa, jak tam powiedzmy nas nie ma, tak? Gdzieś tam przychodzą, plus akademia ma też tutaj siłownię. A macie skalę porównawczą? Ciężko się trenuje ogólnie w Danii? Myślę, że trening jest bardziej intensywny niż w Polsce. Tak? Z okresu, w którym ja byłem, a tam powiedzmy grałem 7 lat w Polsce, czy tam 6 pod kątem tam 8 trenerów, no to myślę, że tu intensywność jest zdecydowanie większa.
intensywniej. Wydaje mi się, że piłkarze masz po prostu lepszych i to też jest druga sprawa. No nie. No, ale, lepszy, trening jest, ale sam trening jest bardziej intensywny. No, lepszy piłkarz wymusza większą intensywność. No to tak jest to, na pewno, nie? To też jest prawda. Ale, na przykład w Czesie mieliśmy trenera z Niemiec i było przygotowanie, a nie tutaj w Plombie. Mieliśmy trenera z Niemiec i Amerykanin był od przygotowania. Trenowaliśmy naprawdę ekstremalnie ciężko, nie? Mhm. Także... Ale z drugiej strony nie ma dorabiania takiej chyba ideologii i filozofii jak u nas do całej otoczki treningu, tego wszystkiego? Ale to zależy od drużyny, jakiej grasz. Tak? No nie, jak jesteś wiesz, w Kopenhadze, czy jesteś w Brondby, no to zupełnie inaczej to funkcjonuje. No nie? Jak ja byłem w poprzednim klubie w Danii, no to tam mieliśmy dobrych zawodników, to fakt. Teraz wiesz, wszyscy się rozsprzedali z tej drużyny, więc to jest jakiś przykład, że to byli dobrzy zawodnicy, no ale my tam zaangażowanie, nie? Głównie no tak to wyglądało, no najwięcej presowaliśmy, kopaliśmy po autach, no ale wygrywaliśmy mecze, no nie, więc... A z drugiej strony taka Kopenhaga, no tak jak widzisz, no... Nasze mecze polegają na tym, że to my mamy piłkę, przeciwnik stoi głęboko i my po prostu ich dojeżdżamy, nie? No tak to, działa. Teraz też różnica między tym sezonem a poprzednim jest taka, że dominujemy, nie? Wcześniej mieliśmy mega problem z tym, żeby na przykład, wiesz, że wygrywaliśmy 1-0 i już, wiesz, dupka w tył i broniliśmy wyniku, a teraz 1 ogóle... i jedziemy dalej, wygrywamy po 3-4 przykład meczu z Sivas, nie? No. Było 3, tam wygraliśmy finalnie 5, a mogło się skończyć 8, nie? Mhm. Mhm. Także... No w ogóle, no zobacz sobie, ile bramek strzelamy, no nie? To każdego meczu się tyczy, no wiadomo, powiedz, ile tracimy, nie? No, to jest fajne. Ale wiadomo, bramkarz jest jaki jest. Bramkarz jest jaki jest, lepiej nie będzie, no i tyle, no. Nie, właśnie przestaliśmy też tracić bramki, dużo strzelamy, mało tracimy, także to też jest gdzieś tam, powiedzmy. Właśnie, bo ten poprzedni sezon był dużym rozczarowaniem tutaj? Dużym rozczarowaniem. Były dużo oczekiwania, dużo oczekiwania z racji tego, że pierwsze miejsce miało gwarantowaną Ligę Europy. Mhm. No, ale jak wy zaczęliście sezon? Ale zaczęliśmy fatalnie i później trzeba było łatać, nie? No. Wiadomo, że jak zaczniesz fatalnie, no to już później ciężko jest jakby wrócić, nie? Wy mieliście moment, że mieliście do nas straty 10 punktów, do trzeciego miejsca, czy drugiego. Tak. No to sobie wyobraź. Wiadomo, w tej ostatniej szóstce, no to wygraliście najwięcej meczy. Tak, tam jeden 20 chyba tylko punktów zrobiliście. Na tym odbiliśmy sobie. No. A kto piłkarsko jest największą gwiazdą ligi? Bo na przykład w zeszłym sezonie dużo się mówiło o tym Sulemanie, który był w North Zealand. Aha. A teraz to, jeżeli chodzi o takie czołowe postacie, się wyróżnia? W North Zealand zawsze znajdziesz chłopaka, który się wyróżnia, ale żeby zrozumieć ideę tego klubu, tam nie ma żadnej presji, żadnej. Tam nie ma znaczenia, czy oni przegrałem 5-0, czy wygrałem 5-0. To nie ma znaczenia. To jest... Głupio to się mówi, ale to wygląda jak fabryka po prostu produktów i pieniądze się liczą. No nie? I ściągamy. Co roku sprzedamy kogoś za 10-15 baniek i się kręcimy, no nie? Ale ma to jakiś tam sens, jeżeli masz oparty klub na tym, żeby produkować młodych chłopaków i gdzieś tam ich sprzedawać, zarabiać na tym pieniądze, no to... Okej, tylko mówię, że dla jakości nie ma ligi presji, i ogólnie dla całokształtu ligi, jak powiedzmy, zwęża się ta grupa mistrzowska, robi się 6 drużyn. Oni tam byli i grając z nimi, wiesz, że... Oni nie mają ciśnienia, że muszą zrobić punkty, żeby tam mieć trzecie miejsce. No tak, to też. Dla nich też szóste miejsce jest okej. Okay. Oni tam urwą punkty nam, Kopenhadze, Brondby. Dla nich super, to wystarczy. Plus ci zawodnicy sobie pograją przeciwko dobrym drużynom i sprzedajemy. I tyle. Tam nie ma takiego. Oni nawet byli mistrzem przecież parę lat temu. Widzę mistrzów grali. I od tego czasu im się zmieniło w ogóle, zmieniły im się priorytety i od tego czasu zero. Tam się właściciel zmienił też dlatego. No ale to nie jest też trochę element duńskiej mentalności? Do pewnego momentu, ten brak presji, ten brak tej nerwówki, o której ty mówiłeś, że nie czuje się, że jest na przykład nerwowa atmosfera, jak powinna być, ale... Znaczy wiadomo, czujesz tam lekkie napięcie, ale to nie jest, tam powiedzmy, nerwowa atmosfera, jak byłem w Polsce, Włoszech, Turcji, no to tutaj to nie jest... Nawet zbliżone do tego, co było w innych krajach. Wiesz, w polskiej ekstraklasie trochę jest tak, że jak chcesz zrobić wywiad z piłkarzem, to lepiej celuj w pierwsze 4 kolejki, bo potem już każdy klub ma swoje problemy, bo tak, się gdzieś rozjeżdża. Zresztą umówmy się, no jak tutaj hipotetycznie, no nie, przychodzi zawodnik, strzela samobuja, nawet by sobie sam tą piłkę do bramki wturlał albo by z nią wbiegł, no to wiadomo, że byłby jakiś tam minimalny problem, ktoś by coś powiedział, ale jakbyś w Polsce coś takiego zrobił, i nie mówię, że w dzisiejszych czasach, ale chociażby, nie wiem, z 5 lat temu byś był, nie wiem, w szatni ruchu i tam by był, nie wiem, Marek Zieńczuk czy Łukasz Surma, no to byłby problem. No nie, a tutaj jest takie, no okej, przegraliśmy. Nawet wewnątrz szatni już, poza szatą. No, nawet nie tak, że media by to piętnowały. No a tutaj przychodzisz, okej, przegramy mecz, jeden dzień jest tak średnio, ale następnego dnia już jest normalnie, wszystko jest fajnie. Czyli no, to jest coś duńskiego. Tak, jest. To jest coś duńskiego. To jest, widzisz. Nie, no to jest, ja tego bardzo nie lubię, ale to...
tak to działa. No. Nie lubisz czego? Nie lubię takiego podejścia, wiesz, bezstresowego. O a, nie lubisz tego? Nie lubisz? No, ja nie, ja, nie. Ty musisz ja, mieć... ja lubię na przykład, jak coś zrobię, no to fajnie, jak ktoś mnie za to, no nie? No to jest takie budujące dla mnie chociażby. Nie lubię, jak ktoś przyjdzie i mnie poklepie, wiesz co. Nic się nie stało? Jest okej, okay. Jest okej. Okay. No nie jest okej. Okay, Wojtek Szczesny powiedział kiedyś, że on musi mieć bata nad sobą, no, na przykład. Wtedy jest dużo łatwiej, no nie? Ma problem z samorozwojem. Jasne. Jak nie ma bata. To też nie jest tak, że tutaj popełnisz 5 razy ten sam błąd i wszyscy cię będą klepać. To też nie do końca się, wiesz, też przyjdą i powiedzą, słuchaj, popełniłeś błąd, ale nie jest tak, że... Po prostu nie przedłużył kontraktu nie, na przykład, ale nie jest tak, że ktoś tam, nie wiem, chce cię, nie wiem, kopać, kurczę, gdzieś tam na ulicy, że tam popełniłeś w jednym meczu czy w drugim błąd. Nie? Znaczy jest to... Jasne, przyjdzie trener, pokaże ci, słuchaj, tu popełniłeś błąd taki i taki, ale nie jest tak, że ktoś chce cię za to gdzieś tam wieszać. Nie? A słuchajcie, to co, jedziemy na parken. Jedziemy na parken i ciekaw jestem, czy macie swoją opinię na temat tego, co jest głównym powodem sukcesu reprezentacji Danii, bo to jest na przykład ciekawe. Bo na pewno się tym interesujecie, czy nie, bo to jest, wiesz, to na parken nam powiesz. Powiem. To nam powiesz. Ale to jest oczywista oczywistość. No ale wiesz, to nie jest takie, to jest, zawsze jest sprawa złożona, no. Mieliśmy przyjechać na parken. Na parken nas nie wpuszczono, ale food truck ma to do siebie, że po prostu się rozkłada gdzie chce i może sobie realizować wywiad. Mamy Kamila Wilczka, także... Właśnie o to parken chcemy cię zapytać, bo tutaj wydaje mi się, że jest jedna z najlepszych atmosfer, przynajmniej jeżeli chodzi o mecz derbowy z Brondby, bo to jest jednak wielkie wydarzenie w Danii. Myślę, że derby Danii to chyba są jedne z lepszych w Europie. Jasne, jest tam jakiś Belgrad, jakieś tam może ze dwa inne miejsca, ale tutaj naprawdę czuć, że jest to wielkie święto. Nie? Gdzieś tam oni tym żyją już 2 tygodnie wstecz. Kibice robią 2 oprawy, zawsze musi być przerwa, bo jak puszczą racę, gdzieś tam ten dym jest na boisku, telewizja nie widzi, także muszą gdzieś tam to opóźnić. Później w przerwie robią 2 odprawę, znowu gdzieś tam, no czuć, że faktycznie jest to wielkie święto i duże emocje temu towarzyszą. Pomimo, że kraj, w którym jednak poprawność i takie bycie zgodnie z prawem jest ważne. Tak, i to też fajne, że gdzieś tam w ciągu tygodnia jest cisza, spokój, wszyscy chodzą jak w zegarku, ale przychodzą na mecz i dają dodatkową energię. W Kopenhadze grasz z gościem, który uchodzi za duży talent w skali europejskiej. Grał też w wyjściowym składzie reprezentacji Danii w pierwszym meczu z Finlandią, Jonas Wind. Co możesz o nim powiedzieć jako o piłkarzu, jako napastniku? Może zacznę od tego, że fantastyczny człowiek, fantastyczny chłopak, który chce się rozwijać, który mimo, że zrobił jakiś tam krok do przodu, to nie chce się zatrzymywać, chce iść do przodu. Super wyszkolony technicznie. A ma warunki dosyć takie konkretne, 1,90 m chyba wzrostu. Tak. I z fajnym wykończeniem, fajny timing. Potrafi grać jako dziesiątka, potrafi grać jako napastnik, także myślę, że... Ale lepszy kontakt masz z jego ojcem. Ojca pozdrawiam serdecznie. Jest kierownikiem drużyny. Jest kierownikiem drużyny, który też prowadza fajną atmosferę do szatni, ale i oni ma naprawdę duże perspektywy przed sobą i mam nadzieję, że niebawem wyląduje w jakimś dużym klubie. Rozmawialiśmy w ośrodku treningowym o tym, jaka jest siła albo jaka jest geneza tego, że reprezentacja Danii dzisiaj jest taką drużyną, jaką jest, że ci piłkarze duńscy no, mają tę pewność siebie plus mają jakość piłkarską i zastanawialiśmy się, porównując to do realiów polskich, czy to wszystko nie wynika ze stresu albo z braku stresu. O stresie mówię w kontekście polskich piłkarzy. Czy polscy piłkarze nie są za bardzo zestresowani? Znaczy, powiem tak, że jeżeli jest sukces, no to nie jest tak, że tylko jedna rzecz funkcjonuje. To wszystko dookoła musi funkcjonować. Duńczycy dzisiaj mają fantastyczną generację. Gdzieś tam są młodzi chłopcy, którzy są fajnie ze sobą zgrani. Do tego mają fantastycznego trenera, który jest wciąż młody, ale już ma dosyć spore doświadczenie. No i wszystko do kupy gdzieś tam, do kupy się zgrało i dzisiaj są naprawdę czołowym zespołem w Europie. Także to też, co mówisz, może ten stres, może brak stresu tutaj, gdzie wszystko bardziej jest, nieważne czy ten błąd popełnisz czy nie, to i tak ludzie cię pchają do przodu. Na pewno im to pomaga tutaj. I widzisz to nawet po swoim synie, który uczęszcza do przedszkola, czy już do szkoły? Jeden do przedszkola, drugi do szkoły i naprawdę tam jest... Zero stresu. Ale jest jakaś tam dyscyplina. Zszokowało cię to? Zszokowało. Jest tam mimo wszystko dyscyplina w tym. To nie jest tak, że tam jest bałagan, dzieci skaczą nauczycielom po głowach. Nie jest tak. I nie jest tak, że tam w ogóle nie ma problemów. Tylko te problemy są rozwiązywane bardzo szybko i bardzo spokojnie. Nie jest tak, że ktoś tam... Bo są sytuacje, że dzieci idą do przedszkola i się pobiją. To nie jesteś w stanie tego uniknąć. Ale oni mają coś takiego, że gdzieś tam są w stanie to szybko jakby... A ten brak stresu pomaga w rozwoju?
Myślę, że tak. No, po co się stresować, jeżeli nie trzeba? W życiu, myślę, dorosłym jest dużo stresujących sytuacji. Po co dzieci mają się stresować, jak są młode? A polski piłkarz jest zestresowany? Kwestia charakteru, ale wydaje mi się, że chyba jest większe napięcie. Samo to podejście w szatni może, nie? Gdzieś tam wszyscy są tak napozowani, że kurczę, mogą eksplodować, a tutaj jakaś muzyczka, ktoś tam tańczy, ktoś tam śpiewa. A u was też jest taka, nie wiem, odprawa pompka przed samym już wyjściem na boisko? To też zależy od... już później przed samym meczem jest napięcie, ale gdzieś tam powiedzmy jest godzina czy półtora do meczu, raczej jest spokojnie, nikt nie wprowadza nerwowej atmosfery. A propos tych sytuacji w szkole, to było coś takiego, co się naprawdę zszokowało, jak zobaczyłeś, jak to funkcjonuje? Coś, co w Polsce by uchodziło za... Jeżeli mam porównać duńskie przedszkole do polskiego, to na pewno to, że większość czasu spędzają na zewnątrz. I nie ma czegoś takiego, że zakaz skakania po drzewie, że się ubrudzi, czy coś. Dziecko ma być brudne, dziecko ma skakać po drzewie, dziecko ma być szczęśliwe i to jest ich jakby chyba geneza. Tego, żeby... ta ich edukacja, tak? Żeby iść w kierunku takim, żeby jak dziecko jest szczęśliwe, to łatwiej jest chyba go nauczać pewnych rzeczy. I to się też przekłada na mentalność i później to się też przekłada na, że tak powiem, uczenie piłkarzy, edukowanie piłkarzy. No to samo chyba jest w piłce, nie? Nie znam dokładnie systemu szkolenia młodych piłkarzy, ale widać, że ci piłkarze na pewno gdzieś tam wchodzą do pierwszej drużyny, są, nie mają kompleksów, wchodzą jak po swoje. A wspomniałeś też o reprezentacji Danii i o trenerze Julman, on jest Julman, tak? Obserwowałeś go już sobie wcześniej tutaj na rynku duńskim, czy dopiero widziałeś, jak on gdzieś rozkwita i ten jego fenomen idzie w górę przy okazji Mistrzostw Europy? Z tego, co wiem, to był w Niemczech wcześniej, z Mainz, jakimś tam, chyba. Tak, z średnim sukcesem, ale był w Nordschland, gdzie musiał edukować piłkarzy, musiał ich rozwijać, żeby gdzieś tam kluby zarabiały, no i robił to dobrze, nie? Tych piłkarzy naprawdę wielu poszło spod jego skrzydeł i gdzieś na przykład Lobotki, który gra w Napoli, a tych piłkarzy jest wielu, nie? Którzy gdzieś tam poszli, jedni z większym sukcesem, drugi mniejszym, no wiadomo, nie jesteś w stanie wszystkiego jakby zrobić tak, żeby wszyscy grali w topowych klubach, ale gdzieś tam na ten moment, że był w stanie wyprodukować piłkarza, żeby go sprzedać za kilka milionów, co o to klubowi chodzi, tak? No to myślę, że wywiązywało się z tego w 120%. A Liga Duńska jest trudną ligą dla napastnika, tak z swojej perspektywy? Powiem tak, no jeżeli grasz w dobrym zespole, to znaczy to też nie jest tak, bo jeżeli grasz w dobrym zespole, to masz większą konkurencję. Jeżeli grasz w słabym, no to jesteś jeden, może tam półtora napastnika i musisz grać, zawsze coś tam się dzieje. Jeżeli grasz w dobrym klubie, no to wiadomo, że musisz być lepszy od kogoś innego, bo masz trzech, czterech chłopaków, nie? Plus młodzi, którzy tam pchają. Ale nie jest to łatwa liga. Odkąd tutaj przyszedłem, to liga się mocno rozwinęła. I taktycznie bardzo mocno poszły te słabsze zespoły do góry, nie? Wyglądają lepiej fizycznie, lepiej są przygotowani, że coraz ciężej się z nimi gra. Nie jest tak, że jak kiedyś przyjeżdżaliśmy na słabszy zespół, bum, bum, i wracamy do domu, nie? Teraz jest tak, że faktycznie musimy się namęczyć, żeby to spotkanie wygrać. A zauważasz wzrost zainteresowania w ogóle piłką w Danii? Raz po udanym Euro, dwa po tym, kiedy nie można było tej piłki konsumować na żywo? Zdecydowanie tak. No wcześniej gdzieś tam, wiadomo, to zainteresowanie Kopenhagą było, ale w momencie, gdy wszystko otworzyli, to zainteresowanie jeszcze wzrosło. Nie? Gdzieś tam wszyscy chcą przychodzić, cieszyć się tym na nowo, gdzieś tam widać, że ludziom brakowało tych emocji. Zresztą chyba cała Europa zobaczyła, jakim stadionem jest Parken i jaką atmosferę można tutaj mieć. Fajny stadion, gdzieś tam fajnie oglądałem Mistrzostwa Europy, nawet nie wiedziałem, że w telewizji tak dobrze wygląda. Także cieszę się, że mogę mieć takie warunki. I to nie jest też tak, że ludzie przychodzą tylko na derby z Brędby. Nie, teraz będziemy grać z Mitchellem, gdzie już wiedzą, że stadion będzie pełny. Był z Brądby, no, od niedawna gdzieś tam są te pełne stadiony, które są otwarte w 100%, także myślę, że jak będziemy dalej grali tak, jak gramy, to będzie to wyglądało dobrze. My sobie właśnie rozmawialiśmy wcześniej o tej specjalizacji, jeżeli chodzi o trenerów. Ty uważasz, że trener napastników to jest bardzo też potrzebna funkcja, jeżeli mówimy o przyszłości piłki nożnej? Ja wiem po sobie, zrobiłem duży postęp gdzieś nawet w wizualizacji pewnych rzeczy. Ja sam nie byłem w stanie dostrzec pewnych rzeczy. Trener jest w stanie mi pokazać, które błędy robię, które nie wiem. Jako zawodnikowi czasami ciężko jest jakby zobaczyć, co robię źle. Jeżeli klub bazuje gdzieś tam na sprzedaży jakby zawodników, no to musi mieć trenera, który go rozwija. No, na kim jest najlepiej zarobić? Na tym postrzega najłatwiej jest zarobić na chłopaka, którzy gdzieś tam robią liczby, nie?
jeżeli masz młodego chłopaka, który strzela po 20 bramek w sezonie, no to wiadomo, że jego cena jest wysoka i klub ma z tego duże korzyści. A ty sobie dużo piłki oglądasz ogólnie? Powiem tak. Wiem, że polską ekstraklasę czasem. Ja lubię polską ekstraklasę. Wiadomka. Pieścika gdzieś tam zawsze to też jest ciekawe. Czasem wolę zobaczyć gdzieś tam, jak gra Piast, niż tam powiedzmy Real Madrid, Barcelona, nie? No tak, bo oni już wszystko potrafią, nie? Tak. A jak patrzysz sobie na takiego... No też mam kolegów tam, nie? Wiesz, no tak. ja lubię popatrzeć, jak koledzy grają, nie? Ja nie jestem może na tym etapie, jak powiedzmy 10 lat temu, że ja muszę zobaczyć każdy mecz, ale czasem sobie lubię zobaczyć. No ale jak sobie patrzysz na zachowania niektórych napastników, to sobie już tak analitycznie spojrzysz, że ten tutaj mógł się zachować inaczej tak. Później, no tak? To właśnie patrzę właśnie pod tym kątem, nie? Tak? Że gdzieś tam, a tego napastnika można było mu coś tam podpowiedzieć, nie? Na pewno interesowałoby mnie coś takiego, żeby pójść doszkolić się, bo brakuje dzisiaj trenerów napastników. Wiadomo, że napastnik strzela tam powiedzmy z 10 bramek więcej, no to zespół ma powiedzmy 10 punktów więcej, tak? Bo to może być 1-1, 1-0, 2-1, są sytuacje stykowe, jeżeli ten napastnik powiedzmy będzie bardziej skuteczny, klub ma z tego duże korzyści, także bardzo by mnie interesowało to, żeby pójść w specyfikację bycia trenerem tylko napastnika. Ale to jest ciekawe, bo nie chodzi mi o konkretne drużyny i o konkretnych zawodników, ale o konkretne sytuacje, które sobie widzisz i myślisz sobie, można to było rozwiązać lepiej. Czy to przede wszystkim gra bez piłki, czy właśnie może już... Dużo jest sytuacji takich, że musisz się lepiej zachować bez piłki. Nie? To, co mi gdzieś tam rozmawialiśmy na temat deduktora, to, co mi doradzili, to żebym... Ja cały czas byłem w polu widzenia obrońców. A oni mówią, nie, że mam w ogóle uciekać od obrońców, w ogóle gdzieś tam biegać za ich plecami i w ostatnim momencie gdzieś tam się dostosować do sytuacji, gdzie tam powiedzmy piłka leci. Nie? Także myślę, że przez samo pokazanie różnych jakby klipów z meczów, na tym jesteś w stanie zrobić duży postęp. Też dzisiaj zauważyliśmy na treningu, że Kamil Wilczek ma już wpojoną jedną cechę po stracie. Od razu. Doskok i odbiór. Ile było dzisiaj takich sytuacji na treningu, prawda? Było dużo, to chyba piłka poszła w tym kierunku, że gdzieś tam po stracie ta reakcja jest bardzo ważna, bo jeżeli gdzieś tam odzyskasz piłkę, no to nie musisz latać za nią przez najbliższe 5 czy 10 minut. Ty dzisiaj nawet więcej przestrzeni zdobyłeś odbiorem piłki niż dribblingiem. No to tak, no dribbling to też nie jest moja najmocniejsza strona, umówmy się, ale faktycznie ten... O ile w ataku można było mi coś zarzucić dzisiaj, nie wyglądało to tak, jakbym chciał, o tyle w obronie wyglądało to okej. A które aspekty gry Cię interesują? Poza właśnie byciem napastnikiem, patrzysz sobie już tak szerzej na sposób zachowywania się poszczególnych drużyn, jak sobie oglądasz, nie wiem, mecz reprezentacji. To tak, że odpalasz piwko i o, dawaj! Lewy coś strzeli, będzie dobrze, czy... Też może tak być. Ja generalnie nie jestem fanem tego, że... Nie wiem, reprezentacja Polski przegrywa mecz, nie? I wiesz, co się dzieje. Byli piłkarze, którzy nigdy nie byli trenerami, nie nadają się, nie? W piłce jest strasznie dużo przypadku. I to, że ktoś przegra, czy tam wygra mecz, to czasem wystarczy jedna, czy tam półtorej sytuacji. I dzisiaj jest tak, że gdzieś tam reprezentacja Polski przegrywa mecz i uaktywniają się ludzie, gdzieś tam wyskakują z kukurydzy i mówią, a bo ten tak. I to ludzie w ogóle, okej, byli piłkarzami, ale to nie znaczy, że oni mają pojęcie o piłce. I gdzieś tam oni tam grają ekspertów, bo gdzieś tam nie wiem, fajnie być w mediach, tak? Brakuje im życia w mediach, no to tam dzwonią do, tam media dzwonią do tych piłkarzy, bo to zawsze fajnie się czyta, ktoś tam ma ludzi. I... bardzo mądre zdanie. Aha. Były piłkarz nie musi znać się na piłce. Powiedzmy o tym otwarcie. No tak, jeżeli rozmawiasz tam szczególnie z młodymi piłkarzami, no to jeszcze mają mało wiedzy na pewne rzeczy, nie? Dlatego ja lubię gadać z ludźmi, którzy wiedzą więcej ode mnie i mogę się od nich czegoś nauczyć. Wiesz, może być były 40-letni piłkarz, który skończył karierę 5 lat wcześniej i od tego czasu na przykład nie rozwija interesuje się czymś innym. Nie interesuje się, tak? I gdzieś tam ci piłkarze później się uaktywniają. Czy tam powiedzmy dziennikarze też lubią tam powiedzmy... Zadzwonić, podpuścić, tak? Tak, druga sprawa, nadmuchać pewne rzeczy, bo gdzieś tam tak to dzisiaj wygląda. I oni tam mówią, bo przegrali, to było słabo, nie? Ja bardziej lubię gdzieś tam spojrzeć sobie troszkę szerzej na to. O Kamila Grabara Cię chciałem zapytać, bo Ty masz jednak inną perspektywę. Po pierwsze dlatego, że jesteś z nim w jednej szatni klubowej, po drugie jesteście rodakami. I to wcale nie jest tak, że pomimo tego, że macie zupełnie inny światopogląd na pewne rzeczy, że nie macie wspólnego języka. Aha. Bo powiedziałeś nam, o, idzie mój synek. Aha. A to jest, wiesz, tak. To i czy na początku byłeś zdystansowany lekko do niego? Nie. Bo gdzieś słyszałeś jakieś opinie o nim, czy nie? Nie. My w ogóle poznaliśmy się na boisku. Wiadomo, przyjechał tutaj i mój pierwszy kontakt był taki, że mu tam wybiłem dwa palce, nie? Od razu pierwsza sytuacja, stykówka, on poszedł ręką, ja nogą i gdzieś tam zrobił się problem.
napisał mi gdzieś tam po meczu wiadomość, że tam ładnie mnie przywitałeś, coś tego typu, nie? Mam skręconą kostkę, bo w drugim kontakcie mu kostkę skręciłem. To samo to pokazuje, że jest normalny, nie? Jest to fajny chłopak, inteligentny, z dużym potencjałem, także cieszę się, że mam go tutaj w szatni. I to nie jest też tak, że on jest odludkiem w szatni, prawda? Nie, jest naprawdę jest lubianym chłopakiem w szatni i świetnie mówi po angielsku, także myślę, że Kopenhaga zrobiła bardzo dobry interes ściągając Kamila do nas. A umiejętnościami cię na przykład zaskoczył? Spokojem gdzieś. To jest chłopak, umówmy się, ma 22 lata, ma bardzo duże doświadczenie. Grał, był w topowym klubie gdzieś tam europejskim, był w Championship. Był w bardzo trudna liga, grał w reprezentacjach młodzieżowych. Tutaj jest, pierwszy był w troszkę gorszym klubie, dzisiaj jest w topowym klubie skandynawskim. W wieku 22 lat ma 100 meczów rozegranych w seniorach. Na bramkarza to naprawdę jest bardzo duże doświadczenie. Nie lubię bramkarzy chaotyków, którzy gdzieś tam wydzierają się tylko, żeby się wydzierać. Ja lubię bramkarzy, którzy wprowadzają spokój, którzy jak coś mówią, to mówią tylko po to, żeby pomóc drużynie, a nie po to, żeby gdzieś tam wprowadzać zamieszanie, żeby pokazać, że oni są jakby liderami. A Kamil wydaje mi się, że to ma, że jak krzyczy, to krzyczy tylko po to, żeby pomóc, a nie po to, żeby zrobić show dookoła. Ale powiedziałeś o tym nie krzyczeniu, to też jest bardzo ciekawy wątek, no bo ty przeszedłeś przez różne szatnie, bardzo polskie, bardzo oldschoolowe. Aha. I zakładam, że miałeś takich gości, którzy dużo krzyczyli. Mhm. Dzisiaj się czasy chyba zmieniły. Zmieniły się czasy, ale to też nie jest tak, że krzyk jest zły, bo czasem krzyk da ci jakąś dodatkową energię, pobudzi czy coś. Trzeba wiedzieć, kiedy to zrobić, bo krzyczenie dla krzyku to nic nie wnosi, ale na przykład ja też czasem krzyknę, bo ja gdzieś tam jestem z tych czasów, gdzie trzeba przeoszczyć. Na przykład, nie wiem, gramy na treningu i widzę, że źle to wygląda, no to gdzieś tam wszyscy ospali, no to wiadomo, że czy na meczu, no to trzeba gdzieś tam podnieść głos i coś próbować zmienić, nie? Natomiast nie jestem fanem chaosu. Mhm. Gdzieś tam ten duński klimat chyba za bardzo wszedł, że gdzieś tam ten spokój bardzo cenię. Bardziej wolę zachować spokój niż prowadzić chaos, gdzie wcześniej chyba było na odwrót. Perspektywa na grę w pierwszym składzie w tym sezonie do bycia pewniakiem jaka jest? No bo... Znaczy pewniakiem, wiesz, no... Nie, no nie, jesteś, nie ma pewniaków. Powiem tak, zacząłem fajnie, miałem fajny okres, fajne wejście, później przydarzył mi się taki mały wypadek, na który wypadłem tam powiedzmy przez 10 dni, nie mogłem grać, później wróciłem na Sivas, znowu wypadłem na jakiś tam tydzień, także muszę znowu się odbudować, żeby wrócić do pełnej dyspozycji, do pełnego grania. I jak sam powiedziałeś, Jonas Wind jest nie tylko dziesiątką, ale także niezłą dziewiątką, więc niezłą dziewiątką, ale bardzo lubimy grać razem. Razem, tak? Tak. Gdzieś tam od samego początku złapaliśmy wspólny język i gdzieś tam fajnie gdzieś tam się uzupełniamy i myślę, że tak on jak i ja lubimy ze sobą grać. To co? Jak najwięcej spokoju, jak najmniej chaosu. To takie życzenia, które do ciebie dziękuję. Pasują. Dziękuję. Wam również. I bez kontuzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo.